Jesteśmy w szatni pierwszoligowej Wigier. Z nami trener Suwalczan Donatas Węcewiczius. Dzień dobry. Dzień dobry. Szatnia, bardzo ważne miejsce. Co trener przekazuje tuż przed meczem właśnie w tym miejscu? Jakie najważniejsze przesłanie? No właśnie, szatnia bardzo ważna w życiu każdego piłkarza i trenera, bo najwięcej czasu tu się spędzi i rozmowy się odbywa właśnie w szatni. Są rozmowy i podwyższonym troszeczkę tonem i są chłopaki, żartują i to także szatnia bardzo ważna w piłce nożnej. Moim zdaniem najważniejsza. Trener jeszcze jako piłkarz trochę tych szatni zwiedził. Jako piłkarz w 6 krajach, jeśli dobrze policzyłem, w tym Skandynawia, Dania, Norwegia, Szwecja, była przygoda na Malcie, oczywiście Litwa i Polska. Miłe wspomnienia? No tak, właśnie. Właśnie jak rozmawiamy o tych szatniach, no to jak mówię, no w każdym kraju to jest prawie tak samo, nie? I jak przyjechałem czy do Polski, czy do Skandynawii, musiałem jak najszybciej wyuczyć język tego kraju, żeby zrozumieć, co się dzieje się w szatni, nie? No i tak. Tyle fajnych krajów do życia. Dlaczego Polska? Dlaczego Suwałki? No trudno na to pytanie odpowiedzieć. No, mój pierwszy klub był polski, Polonia Warszawa. Jak wyjechałem z Litwy, zmieniłem Żalgiris na Polonię Warszawa. I potem już jak skończyłem piłkarską karierę, też pierwszy klub w Polsce jako trenera był Wigry Suwałki. Nie? Na pewno nie żałuję, bo to jest piłkarski kraj. I niedaleko Litwy i bardzo dobrze, że tu się czuję. A już tak w połowie Suwalczaninem, czy jeszcze nie, bo to kilka ładnych lat w Suwałkę? No już kilka dobrych lat, no jak jestem tutaj, rodzina tutaj mieszka, dzieciaki chodzą do szkoły, już po polsku mówią lepiej ode mnie. Także no i jestem zadowolony, no rodzina zadowolona, także zawsze jak przyjeżdżasz do obcego kraju, no chcesz jak najszybciej się poznać z ludźmi, z kulturą tego kraju, żeby łatwiej było wejść do życia i no jak mówię, no dla mnie to bardzo, bardzo ważne, że się nie czuć obcym, nie? Idź, jak powiedzieć, idź do ludzi, nie? Z nim się rozmawiać, żeby nie czuć tej tęsknoty za domem. Nie? No, prawie już jest tu mój dom, no bo jak mówię, już kilka dobrych lat jestem tutaj. Zapytam przekornie, ale jest coś takiego, co trenerowi w polskiej mentalności jeszcze trochę przeszkadza? Nie zrozumiałem, no, jak mówiłem, no, bardzo jesteśmy podobni, nie? Czy Litwini, czy Polacy, także takich nie mam zasiedzeń do Polaków, co mi się nie podoba. Nie? Ale za sprawą internetu od pewnego czasu w Polsce i pewnie nie tylko w Polsce, no, żyjemy w takiej dobie wszechobecnego hejtu. Czy ciężko z tym żyć, szczególnie kiedy drużynie nie idzie? No, pojawiają się te opinie w internecie, słychać je niekiedy na trybunach. Ludzie wyrażają swoje niezadowolenie i to niekiedy no, w bardzo taki przykry sposób. No i wiemy, no od tego nie uciekniesz, nie? No, nas jakby wyniki, nie? Praca trenera zależna są od wyników, nie? Nie czytam ja tych internetów, tylko wiadomo, wiesz, dochodzą słuchy, nie? No ale
muszę z tym żyć i pracować dalej, iść do przodu, wygrywać mecze. Tylko tak mogę obronić się bronić przed kibicami i... Rodzina gdzieś tam nie cierpi? No zawsze rodzina ze mną i pomaga w ciężkich chwilach, ale wiadomo, że tam żona czy dzieciaki zauważa, że po przegranym meczu, nie, ale staram się jakby do domu tego nie przynosić, nie. Mówię, tak czasami to wychodzi, czasami to nie. No, ale jak mówię, no wybrałem taki zawód dla zawodnika lepiej, nie? Bo on gra ten mecz, on pracuje ciężko fizycznie i wtedy nie masz takiej jakby, no łatwiej to przenieść troszeczkę, wiadomo, że a jak stoisz już z boku, nie? Jakby chcesz im pomóc, ale tam z słowem czy jakimś wskazówkami, nie? To bardzo ciężko, jak przegrywa drużyna, to jest bardzo ciężko, nie? Jakby tak czasami wygląda, że i serce by oddało się im, nie? Żeby pomóc, no ale niestety, nie? Oni są na boisku i oni grają. Łatwiej było jako piłkarz, tak? No, zdecydowanie. Jaką filozofię futbolu trener wyznaje? No bo piłka w sumie to prosta gra. Trzeba strzelić o jedną bramkę więcej niż przeciwnik. No właśnie, jak pan mówi, no, to prosta gra. No. Jestem, tak powiem, lubię dyscyplinę, nie? Drużynę i na boisku. Lubię kreatywnych zawodników, tylko wiadomo, 11 nie może być też w drużynie kreatywnych, musi być odpowiedzialny też za tak zwaną czarną robotę, nie? Także, jak mówię, no, bardzo lubię dyscyplinę na boisku i dobra obrona i wtedy już Możemy rozmawiać o tak. Pana drużyna jest obecnie zdyscyplinowana? Czasami tak. Czasami jeszcze tego brakuje nam. Nie? W pewnych momentach, gdzie się wyłączamy. No, ale tak moim zdaniem idziemy do przodu z tym. A jaka jest tak naprawdę wartość piłkarska pana zdaniem tego zespołu? To są piłkarze na pierwszą ligę, na czołówkę pierwszej ligi, czy pozycja w tabeli gdzieś tam czwarta, piąta od końca odzwierciedla ich możliwości? Ja no moim zdaniem to wiadomo jest, stać nas na więcej, nie? Na dużo więcej. Ale mówią, tabela nie kłamie, nie? W tym momencie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i musimy wszystko zrobić, żeby to poprawić, nie? No, nie jestem Bogiem, tylko trenerem, nie? Ale jak mówię, no, staramy się wszystko zrobić, nie? To, wiesz, ile razy już to powtarzamy, rozmawiamy między sobą, ale piłka jest okrągła, no, czasami brak dziesięcia, brak koncentracji, nie? Jak mówię, czasami brak tej dyscypliny nam gdzieś uciekają te punkty, nie? Także mamy jeszcze kilka meczów do grudnia, do rozegrania i musimy to poprawić. Ostatnio niestety trener po meczach Wigier jak mantrę powtarza, że znów zabrakło skuteczności. Dla kibica to jest proste. Trzeba na treningach dużo pracować nad skutecznością. No i w końcu te gole zaczną wpadać. Dlaczego nie wpadają? Ja się zgadzam, że to się wydaje, że to proste, no a po prostu ta piłka nie chce wlecieć do tej siatki i no pracujemy, jak mówię, no już
i się dwoimi, troimi, i szelami, i sam na sam, ale to dużo czynników już działa na zawodnika, jak wychodzi na boisko, nie? I presja, i zmęczenie, i kibice, nie? I ta chęć, może czasami za duża ta chęć strzelania tej bramki, nie? I jak mówię, no jakby nie, nikt nie ma klucza do zwycięstwa, nie? Żeby ktoś miał, no to byłoby dobrze. Runda jesienna powoli dobiega końca, no i od dwóch już sezonów taka regularność, że ta jesień w wykonaniu Wigier, no delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza, jest po prostu słaba, a wiosna zdecydowanie lepsza. Z czego to wynika? Bardzo dobre pytanie, nie? Już jak jestem tu już kilka dobrych lat, nie? I ta powtarzalność są, nie? I analizowaliśmy, nie? Dużo, dlaczego tak, a nie inaczej, nie? I ciężko znaleźć jakby jedno takie odpowiedź na to pytanie, nie? I jak trener Kaczmarek też rozmawialiśmy, że jak ja prowadziłem, jak bo przecież ta rok temu jesień też nie była za dobra, a wiosna bardzo, bardzo dobra, nie? I jakby, no jak mówię, no ciężko z kim to powodowało. Może inne drużyny jakby bardziej skoncentrowane na jesień, bo wiadomo, każdy jesień jest w grze, walczy o każdy centymetr, o każdy punkt, a wiosnę troszeczkę ten trudno to powiedzieć. Latem też mało czasu do przygotowań, nie? Przychodzą nowi zawodnicy, potrzebują czasu, żeby się poznać z drużyną, z taktyką, czy z różnymi, ta taka przyjściowa jakby życiowe problemy, nie? Mieszkanie, tak dalej, dopóki wszystko stanie się na miejsce, a z drugiej strony zimą mamy troszeczkę więcej czasu. Także no trudno byłoby odpowiedzieć. Wiadomo, jakby wiedziałem tę odpowiedź, no to było, jesień też było bardzo dobre. Zimą będą potrzebne tej drużynie poważne zbrojenia, nowi zawodnicy? No oczywiście, że tak, bo w każdym klubie, każdym ten są potrzebne świeże krew, nie? I jak mówię, no, zawodnicy odchodzą, przychodzą, także to się dzieje naturalnie w każdym klubie, także nie wykluczam i Wigier. No dziś na których pozycjach? No potrzebujemy kilka wzmocnień. Moim zdaniem w kilku szczególowych pozycjach, nie? No, moim zdaniem potrzebujemy napastnika, no bo ktoś te bramki musi strzelać. Ma trener kogoś na oku? No są kilka propozycji, ale jak mówię, no jeszcze tak do końca, jak mówię, są propozycje, ale zawodników tego oglądamy, ale na razie chcę się skupić na te ostatnie nasze mecze, bo to jest bardzo ważne dla mnie i dla klubu, i dla tego, jak zaczniemy tą wiosnę. Także na razie muszę się skupić na jak najlepiej skończyć tą rundę. Mówi trener, że ważna, a może nawet najważniejsza jest dyscyplina. Czy ta dyscyplina w drużynie Wigier jest, czy czuje trener mimo wszystko jakieś podziały? Bo wiadomo, ktoś gra w wyjściowym składzie, blokuje miejsce dla innego zawodnika. Czuć jakieś animozje? Może troszeczkę tak, nie? Może troszeczkę tak, no ale staramy się, żeby tego nie było, nie? Jestem zawsze otwartym, zawsze mogę z każdym porozmawiać i nie tylko mogę, i rozmawiam, i
żeby wykluczyć te, jak pan ma, mówię, czy tam grupy, czy jakieś nieporozumienia. I staram się to robić. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej. To są grupa ludzi, nie? Różnych charakterach, różnym wieku. Różne są ambicje. I to nie jest łatwa robota. I grają tylko 11 na boisku, wiadomo. Ja też byłem na przykład niezadowolony, jakby nie gram, nie? Ale muszę pokazać to na treningach, że ja jestem wart tego miejsca niż mój kolega, ale zawsze będę za taką sportową rywalizację, a nie że ja lepszy, ja ten gorszy, ja ten coś jeszcze. To wszystko weryfikuje boisko. Nie? Także no to trudne sprawy, nie? Szczególnie jak drużyna przegrywa, to wtedy jeszcze ciężej to zrobić. Czy każdy, czy tak naprawdę każdy ma u trenera Donata Wencewiciusa szansę? No bo są w kadrze zawodnicy, których ściągnięto, którzy jeszcze nie mieli możliwości debiutu w pierwszej lidze. Są tacy, którzy na tej ławce rezerwowych no, siedzą już od długiego czasu. Jak przekonać tak naprawdę do siebie trenera, żeby dał szansę? No jeszcze raz powtarzam, tylko boisko to wszystko zweryfikuje, nie? Bo ja ich mam codziennie, nie? Na każdym treningu i wtedy na tej podstawie ustalam skład. Kamila Zawornika, no, napastnika, który miał być takim lekiem na nieskuteczność Wigier, też trener widział dokładnie codziennie, tak z perspektywy czasu, jak trener ocenia jego odejście. Ja się zgadzam, w tym momencie może nam by pomógł, ale w tej sytuacji, jak on odchodził, no to nie był w najlepszej formie. I mieliśmy, i Robert Hirsch był zdrowy, także no nie chcę jakby zastanowić na jednym zawodniku, nie? Ale pan pytał, czy każdy ma jednakowo do oceniam jednakowo wszystkich, to mogę powiedzieć szerzej, że jak tylko zaczynałem swoją karierę trenerską, że zawodników będę oceniał tylko przez pryzmę boiska. To nie ma świętych krów i naprawdę nie mam ni sympatii, ni antypatii. Tylko ocenę przez pryzmę, co robią na boisku, jak grają. Także. Jaką piłkę trener ogląda po godzinach? Oprócz tej pierwszoligowej, bo wiadomo, że te mecze pierwszoligowe no, trzeba śledzić jakby z obowiązku, a w wolnej chwili niemiecka, włoska, francuska, angielska, hiszpańska. No tak szerzej to wszystko oglądam, nie? No bo jak mówię, najchętniej. Tak nie mam takiej jakby, czy lubię włoską, czy ten. Lubię po prostu dobrą piłkę, nie? Lubię Barcelona, lubię Bayern, lubię Real. Także no, normalne, no ale jak mówię, no tej żona może nie wygonię z domu jeszcze, nie? Bo kupiłem drugi telewizor, no to teraz mam czas, żeby oglądać mecze. Nie? Da się te elementy niemieckiej, nie wiem, hiszpańskiej piłki zaszczepić tutaj w Suwałkach? Jakieś niewielkie elementy. No, moim zdaniem tak, no, to tak jakby cudów nie ma, no. Trzeba się starać, nie? Zawodnicy każdy też oglądają mecze, podglądają najlepszych, także ja wątpię, żeby komuś się nie podobało gra Bayernu, nie? Także, czy tam Barcelony, nie? No, tylko możliwości są inne, no, ale zawsze trzeba patrzeć na najlepszych.
Dobrze, na zakończenie spróbuje pan przekonać tych kibiców, którzy no niestety wolą oglądać w telewizji Barcelonę albo Bayern niż Wigry na żywo? No spróbuję, no oni piłka nożna dla kibiców i zawodnicy na pewno potrzebują takiego wsparcia od kibiców, wiadomo, że nie możemy ich tak, jak powiedzieć, swoją dobrą grą czy z tymi, żeby wygrać mecz im podziękować, nie? No ale one są potrzebne, czy przegrywamy, czy wygrywamy, nie? Także bardzo proszę, żeby wszyscy w ten weekend na stadion Wigier, nie? Bo potrzebujemy ich wsparcia. RMTV New Media.